that's the truth. Don't wanna lose. Czemu te czasy minęły? Czemu? Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus, a to kolejny odcinek gier minionej dekady. Tym razem C12 Final Resistance. Gra z 2001 roku na przełomie 2002 roku. Naszym głównym bohaterem jest prawdziwy taki twardziel z laserowym okiem czerwonym. I musimy walczyć z kosmitami. To skrócenie takie fabularne. Pokażę wam o co ogólnie chodzi. Tutaj będziecie mieli trochę wyjaśnione. Były chyba tam poprzednie części kiedyś. No nie ma wyjaśnionego. Na początku mamy tak jakby nóż. To jest jakby nóż. Możemy się skradać. I coś tam jeszcze mogliśmy z tego co pamiętam. A, zmieniać broń i się tylko skradać. Zostajemy wysłani na misję, żeby... No, mamy komunikaty. Żeby mordować po prostu... kosmitów oraz innych. Tutaj mamy kamerę, jak widzicie, dość opornie chodzącą. To jedna z najbardziej opornych, bardziej takich kamer w grach, jakie widziałem. No i mamy pierwszego kosmitę. Gin. No ej, koleś. Dobra, leży. Tu mamy pierwszą broń. Dobra, zmieniliśmy. Teraz będziemy mogli walczyć na dystans, co będzie o wiele lepsze. Tutaj pamiętam, że można było jeszcze wchodzić na przedmioty, ale to chyba tutaj nie można. No i dobrze, dokończę fabularnie. Gra 2001 rok. Jesteśmy wysłani na misję. To jest niby niedaleka przyszłość, gdzie świat opanowali kosmici i im podobne. I nasz żołnierz jakby... C12 to jest jakby węgiel, powiedzmy, tak? I to nawiązuje do głównego bohatera. Shrey Oath. Pamiętam, gra była w niektórych momentach dość ciężka. Ale nie aż tak, żeby się załamywać. Ło, shit! Shit. Dobra. Pokażę wam dzisiaj rozgrywkę, taką mniej więcej krótszą niż zawsze, ponieważ gra jest dość taka otwarta, więc nie mam po co dalej pokazywać, jeżeli ktoś chciałby pograć, zemulować ją, żebym zrobił serię, niech się odezwie. Przechodzimy na Central Station. Dobra, tam mamy jeszcze dwóch. Leż. Wow. Looks like the railway power system's been taken out. Backup generator and see if you can reroute some power from there. Dobra, tu mamy save point. Nie będziemy zapisywać gry, bo nie ma sensu. Dobra, tutaj mamy coś do przepchnięcia, żeby dostać się na drabinę. No, jak widzicie, o tą interakcję z otoczeniem mi chodziło, że jest dość taka otwarta. Jak widzicie, grafika, no, jak już na 2001 rok, nie zachwycała zbytnio, ale gra była naprawdę, wow, bardzo grywalna, bardzo, bardzo dużą imersję miała. I to jedynie pamiętam, że miała bardzo, bardzo dużą imersję. I zawsze wszystkich zachwycało to, że to oko mu świeciło, że to taki wielki bohater, super. Mi on się zawsze kojarzył z Mortal Kombat, z bohaterem, który właśnie też miał takie jakby laserowe oko. Zawsze mi się to z tym kojarzyło. Dobra, włącz. Dobra. Akumulator uruchomiony. I mamy pojechać tym pociągiem. Z tego co pamiętam, nie wiem, wybaczcie, naprawdę, jeżeli pomylę się teraz, wybaczcie mi, ale ja jestem po prostu... po prostu tak już zaganiany tymi nowymi grami, że nie pamiętam, co się działo w starych grach. Dobra, musimy wrócić na stację. Get something under your focus point and the database link up will provide you with useful feedback.
O, shit, shit. Zapomniałem, że tu jest ten, prąd wali. Gincie, ścierwa. Dobra, mamy życie, które przez moją głupotę straciłem. Shield, tu mamy tarczę. Mamy rakiety. Dobra. Dobrze mówiłem, widzicie, fikus ma pamięć do starych gier. Fikus ma pamięć do starych gier. Wow, para. Musimy się schylać. Wow. Dobrze, teraz tu jest ogień, to muszę pójść po lewej. Dobrze. I mamy kolejny etap, tak jakby. You okay? Those things. They attacked the hospital. Dobrze. Musimy wyruszyć w dalszą podróż z tego, co usłyszeliśmy. O, widzę tam jakiegoś stwora nieciekawego. Wow! Żryjcie, suki ołów. Dobra. Poszło. Pykło. Mamy naboje. Ach, cholera! No, zastrana kamera. No, Alien K. Jeżeli ktoś pamięta fabułę w 100%, bo to nie jest tak, że ja czytam o tych grach i później wam mówię, bo to by było trochę oszustwo, w końcu ja wspominam gry. Jeżeli ktoś pamięta fabułę dokładnie, to ja bardzo chętnie usłyszę, nie musicie hejtować od razu. Fikus, ty nie znasz fabuły, nie? Tak, USDK. Bo rzeczywiście nie do końca znam. Dla mnie to była po prostu taka sipaninka, którą chciałem wam pokazać. Those are surveillance droids. Their night vision's poor, fitted with highly sophisticated motion tracking devices. My advice is to avoid them. They're likely to other droids and cyborgs in the area. Grenades, może uda mi się go namierzyć stąd? Ach, cholera, nie udało się. Ale ci już na mnie czyhają. Tutaj sobie przekręćmy. O! Mamy też tarczę. Dobra. A, cholera, zaraz mnie załatwią. Dobra, jakoś się udało. Dobra, ten leży. Tutaj coś też mamy, widzę, że sobie kroczy. Pewnie jakiś wielki cyborg. Ale ominiemy go. Nie wiem, jak wam się podoba. Gra mi się bardzo podobała kiedyś, teraz, no jak widzicie, fajnie właziłem tu niepotrzebnie. Niestety gra straciła swój urok i tego nie mogę zaprzeczyć. O, shit. Dobra, jest, życie. No, nie starczy na długo, ale... Ważne, że coś tam jest. Tutaj mamy jeszcze hapa. Jebut. I schodzimy w dół. Pamiętam ten etap jako dzieciak. Przechodziłem około godziny. Bo gra była naprawdę cholernie trudna jak na tamte czasy. Tutaj mamy jakiegoś kolesia uwięzionego. Nie, dwóch. Dobra, skipnę. Muszę ich uwolnić jakoś. Tylko jak? Tutaj coś po nich mamy. Szryj. Tutaj mamy niższe piętro jakieś.
Dobra, i pełnego hapa, więc możemy sobie skakać do innych. Dobra, Alien K. Wo, dobra, no to sobie jakoś wykroczymy tutaj. A to co to do cholery? Coś żem uruchomił. To pójdźmy sobie na górę. A, to najpierw muszę ich zlikwidować. Żryj. Ciebie też, suko, zlikwiduję. Chodź pod mój pistolet. Tak, tak, dobranoc. No żryj. Dobra, to chyba wszyscy. Mogę już sobie spokojnie tam pójść. Spokojnie, niespokojnie. O. Słyszałem jakiegoś robota. Czy kosmitę. To był kosmita chyba. Nie robot. Dobra. No włączaj. I mamy kolejne przejście. No bez jaj, tu po prostu się trzeba skradać. Co z tego, że ich rozwalę? Ach, nienawidzę elementów skradankowych w takich grach, naprawdę, nienawidzę. Jebacz twój alarm, dobra, skończę na tym, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, nie zapominajcie zaglądać na Facebooka. Mogę pomóc w emulacji gry, zawsze pamiętacie, że mogę pomóc, więc dzięki za uwagę i polecajcie kolejne takie dobre gry, przypominajcie mi raczej, więc dzięki.